Tragedia za tragedią, ale śmierć 8-letniego Kamila to wyjątkowe bestialstwo. Stąd kolejne pomysły, jak zapobiec takim dramatom. Rządzący chcą zaostrzenia kar. Premier mówi wprost, że jest zwolennikiem kary śmierci. Swoje propozycje zgłasza też opozycja. Monika Zalewska. Dzisiaj wiemy, co dokładnie stało się w tym domu 29 marca. Ojczym dziecka, Dawid B., siłą zabrał dziecko pod prysznic, rozebrał i polewał wrzącą wodą, rzucał nim na podłogę oraz uderzał go prysznicem, a następnie zabrał do kuchni, gdzie rzucił rozgrzany piec węglowy. Powodem tego agresywnego zachowania było rzucenie przez dziecko telefonu sprawcy ze stołu na podłogę. Ojczym katował, matka nie reagowała. Kamil do szpitala trafił dopiero 5 dni później. Sekcja zwłok potwierdziła, 8-latek zmarł w wyniku rozległych oparzeń ciała, po których doszło do wstrząsu septycznego i niewydolności wielonarządowej. Ustalono, iż ojczym od dłuższego czasu znęcał się nad Kamilem, bił go po całym ciele. Tylko moim zdaniem potwór jest w stanie wyrządzić taką krzywdę. Premier powtórzył dziś słowa, które wypowiedział na początku roku. Jestem osobiście zwolennikiem również przywrócenia kary śmierci, ale ona dzisiaj została zniesiona w całej Europie. Ale zdaniem szefa rządu obowiązujące przepisy zbyt łagodnie obchodzą się z przestępcami. Polecam ministrowi sprawiedliwości bardzo pilne zajęcie się tym tematem. Chodzi o dolną granicę kar. Praktyki sądów pokazują, iż wyroki są bardzo niskie. Zamiast kary śmierci jest bezwzględne dożywocie. To był pomysł Ministerstwa Sprawiedliwości, odpowiada premierowi prokurator generalny. Przyjmuję satysfakcją tutaj taką wyraźną, pozytywną krystalizację poglądów pana premiera, zgodną z tym wszystkim, o czym zawsze starałem się go przekonywać. Sprawa śmierci Kamila została przeniesiona z Częstochowy do prokuratury regionalnej w Gdańsku. Śledztwem są objęte wszystkie instytucje, które mogły zareagować. Jest już postępowanie dyscyplinarne wobec sędziów z Olkusza i Częstochowy. Sąd nie mógł przewidzieć tego, co się wydarzy później w marcu 2023 roku. Słyszymy, że sąd w Częstochowie nie miał informacji, że w tej rodzinie jest przemoc fizyczna i psychiczna. Była tylko informacja o ogólnym zaniedbaniu. W miejscu zamieszkania rodziny Kamilika było tylko kurator bywał i pracownicy MOPS-u. Sam sąd nie miał powodu i nie miał podstaw do wizyty w miejscu zamieszkania. Na rozprawie małoletni też nie bywał, bo to nie jest miejsce dla małoletnich dzieci. Stowarzyszenie Sędziów Rodzinnych w przyjętej uchwale zwraca uwagę na zbyt dużą liczbę spraw, długi okres oczekiwania na opinię, zwiększenie liczby rodzin zastępczych i brak szkoleń dla sędziów. Na brak szkoleń zwraca też uwagę Fundacja Human Doc, która kilka lat temu badała, jak orzekają sędziowie rodzinni. Nawet w przypadkach, gdzie udokumentowano, że doszło do przypalania dzieci papierosami, czy doszło do przemocy seksualnej, mimo wszystko sędziowie orzekali, że dziecko może pozostać w tej rodzinie, gdzie doszło do tych przypadków. Podstawą powinna być analiza wszystkich takich przypadków. Od lat zabiega o to Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę. To zadziałało w Wielkiej Brytanii. Dzieci, które już są jakoś na radarze służb socjalnych, w tej chwili w Wielkiej Brytanii nie giną. Zmalało to 95%. Konstytucja ochrony dzieci to już pomysł opozycji. Odpowiedzialność rodzicielska przede wszystkim. Adwokat dziecka, rozstrzyganie przez sądy, wydawanie orzeczeń do 6 miesięcy. W sobotę pogrzeb Kamila.